Witam Cię, siadaj i bardzo proszę, żebyś mi powiedział o wrażeniach, o doznaniach. Ja wiem, że to już jest bardzo, bardzo dużo opowiadałeś, mówiłeś, ale dla nas jest to wielka radość i wielkie przeżycie, że możemy Cię mieć. Pan nie wie, ileś tam lat temu wpadłem za gumnym po Izmirze, dostawali panowie dwaj wyróżnienie honorowe zasłużone dla Warmii i Mazur. Także jesteś nasz. Popytamy Cię troszkę, co z przyszłością. Czy zabierzesz gdzieś świat żonę, czy jednak przyjedziesz tu do żony, jak już ona będzie oficjalna. Marcin, chcemy, żebyś był. Jesteś takim naszym, wiesz, najpiękniejszym produktem. Warmii i Mazur. Tak już powiem. Jesteś mądry, inteligentny, dobry sportowiec i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o Tobie. I nie ma tutaj co się, wiesz, być skromnym, bo już tą skromność zostawimy z boku. Zrobiliście bardzo dużo, po 40 latach dokonać takiego wyczynu. Taki tempie, taką jakość przekazać na 14 gramów, to jest po prostu nieprawdopodobne. No i mów dalej, oddaję Ci głos. Jak to było? Powiedz o jakichś odczuciach, wrażeniach. Co ty dużo mówić? Przeziębiony jestem. Trener nas pomarażał. No właśnie, nie zero. Jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że wygraliśmy te Mistrzostwa Świata zorganizowane u nas w kraju z wielkim rozmachem. Trzeba to sobie powiedzieć. Każdy był zachwycony organizacją, halami, pełnymi halami, kibicami, atmosferą. Wielu nam zazdrości. Po raz kolejny potwierdziło się to, że grać w Polsce to jest prawdziwy przywilej dla siatkarza. I chyba będziemy teraz mieli w przyszłym sezonie największą ilość medalistów Mistrzostw Świata w polskiej lidze. No chyba 20 w sumie. Także. No cóż, droga była ciężka, wyboista, jak zawsze to bywa, ale na sukces złożyło się wiele czynników. Siatkówka jest skomplikowana, drużyna to skomplikowany mechanizm. Czy jednej odpowiedzi, prostej recepty na sukces nie ma. Nigdy. Powiedz mi, jak taka atmosfera, bo oczywiście wtedy, kiedy Antiga powoływał ten zespół, to wszyscy mówili, Jezu, już przynajmniej wyszali takie, prawda, że wybrał jakiś zespół młody, niedoświadczony do końca, a jednak w krótkim tempie no, stworzył przede wszystkim tą atmosferę, o której wszyscy mówiliście. Że atmosfera była no, wyjątkowa. Przecież byliście ty akurat, doświadczony zawodnik. Byłeś już w kadrze, gdzie byli inni zawodnicy. Wiesz, jaka atmosfera panowała. I co w nim jest takiego? No bo coś w nim musi być. Co się przekłada na to, że zrobić z was taki team na bramę, gdzie na wyrgnięcie oka, żeście się rozumieli? Przyświecał nam jeden cel. Medal. Na początku medal. No, najpierw czwórka. Chcieliśmy awansować do najlepszej czwórki. Widzieliśmy, że mamy po tego dobrą drogę. Jeżeli tego sami nie zepsujemy, to jesteśmy w stanie to zrobić. Ta atmosfera była w kadrze tak jak zawsze. Nie wszyscy się lubimy, nie wszyscy się kochamy. Po prostu się szanowaliśmy i ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby drużyna jak najlepiej grała. Każdy gdzieś tam swoje prywatne animozy chował w kieszeń. I po raz kolejny się to opłaciło. Czyli mądrość wyciężyła, to ogólnie i rozsądek. Takie zawsze, jak jeżeli dochodzi do wielkich sukcesów, to dużo rzeczy trzeba odstawić na bok i iść do przodu. Marcin postanowił zmienić dyscyplinę z koszykówki na siatkówkę. I przyszedł z takim postanowieniem, żeby być mistrzem świata. Proszę bardzo, i myślę, że się spełniają. Te słowa, które usłyszałam, kiedy Marcin przyszedł, no chcemy, żeby Marcin był mistrzem świata. I no, w takim pierwszym odruchu. Ile to lat temu było? 14. W 2000 roku to 15. W 2000 roku byliśmy na finale Mistrzostw Polski w Będzinie. Marcin po tych Mistrzostwach Polski pojechał od razu do Spały na testy, bo już nie ukrywam, że bardzo mi zależało, żeby wszyscy trenerzy zobaczyli
młodego, utalentowanego chłopaka, natomiast to, co mnie urzekło w Marcinie, jak na niego spojrzałam, to wiedziałam, że chłopak wie, czego chce. I ta taka karność, ale też pokora, skromność, ale też taka wiara, że dam radę, to jest to, co Marcina cechowało. Proszę sobie wyobrazić, kiedy jest w grupie chłopców 15-letnich, którzy się szykują do najważniejszych rozgrywek Mistrzostw Polski i oni już grają, tu przychodzi chłopak 198, czyli obiekt już zazdrości, warunki fizyczne znakomite, ale musi się uczyć podstawowych elementów. No i tak chyba troszkę było, że popracowaliśmy indywidualnie, troszkę pomogli również moi koledzy zawodnicy, którzy przychodzili na sparingi, Marcin był w ich drużynie i oni go tam już, że tak powiem, bardzo fajnie wkomponowywali. No a później minął rok, ćwierćfinały Mistrzostw Polski i półfinały bardzo trudne i na finałach Marcin na boisku w linii obrony broni takie ciosy, że wszyscy trenerzy zdziwieni, ale to właśnie cechowało Marcina. W zasadzie to mu się mówiło raz jeden, co ma zrobić i jak ma to zrobić. Nigdy nie zrobił gorzej, tylko robił lepiej, tak. Przyznam szczerze, że ja miałam przyjemność i szczęście, bo tak naprawdę każdy trener, do którego Marcin wyprzedł, miałby to szczęście. Mnie się przytrafiło, ale też chcę powiedzieć, że Marcin umiał wykorzystać, bo nasza współpraca po roku się zakończyła, bo Marcin został w szkole mistrzostwa sportowego. I to było chyba lepsze rozwiązanie, bo tam faktycznie ta ilość treningu, jakość trenerzy i to, co się zdarzyło, spowodowała, że niedługo później został mistrzem świata juniorów. No a teraz już seniorów. Natomiast chcę tylko powiedzieć i tu podziękować Marcinowi, bo też byłam obiektem zazdrości wszystkich trenerów, którzy mówili: proszę, jak wychowałeś zawodnika, zawsze o tobie pamiętaj i pięknie mówi. Bardzo ci za to dziękuję.